Będzie zdanie ostatnie. Węczęsza prosi Was o funkcję MEP-u w awansie Soprzyłcy Zakopiańskiej na ulicy Podwójca Rzechowej do granicy planu, ulica Zakopiańska numer 127. 127 jest zestawienie zobrazowane. Na głębokość pierwszej lub drugiej linii zabudowy od ulicy Zakopiańskiej. 127. 127. To jest budynek domu. Tak, to jest to. Tak, to jest parce. To jest już za. I to jest to. Granica. Czy to pana Leszka satysfakcjonuje? Tak, oczywiście. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, kto jeszcze zabiera głos w dyskusji? Nie widzę, zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie projektu uchwały w sprawie Cegielniana. Budowy budynku mieszkalnego służbowego biurowego z budynkiem jednoosobowym, garażem podziemnym i naziemnym oraz budową zjazdu na działce 174x3, 174x5, 174x6, 174x7, 326x7, okręg 32 podwórzu przy ulicy Cegielnianej w Krakowie. Opiniuje się negatywnie, w paragraf pierwszy, opiniuje się negatywnie wydanie decyzji warunków zabudowy dla inwestycji, jak przeczytałem przed chwilą. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, uzasadnienie. Brak wymaganej opinii urbanistycznej o zamierzonej inwestycji. Zbyt wysoki i rozbudowany budynek w stosunku do zabudowy sąsiednich i uwarunkowań, które powoduje ta lokalizacja. Ulica Cegielniana nie jest przystosowana do przejęcia ruchu drogowego generowanego przez mieszkańców i użytkowników oraz klientów sklepów i biur z inwestycji zlokalizowanej na zakręcie poprzedzającym wyjazd z ulicy Cegielnianej w ulicę Broszka. Także wyjazd lewoskręt w tej lokalizacji sparaliżuje ruch wjazdowy w ulicę Cegielnianą. Nie zaplanowano wystarczającej ilości miejsc parkingowych dla sklepów i biur pracownicy, klienci projektowanej zabudowy. Już obecnie tylko okresowe interwencje Straży Miejskiej umożliwiają wyjazd z ulicy Cegielnianej. 5. Podana we wniosku powierzchnia parkingów zewnętrznych o powierzchni 720 m2 może zapewnić miejsca na około 10 pojazdów, co jest wielkością dalece niewystarczające. Jako komentarz ewentualnie mogę tylko powiedzieć, że komisja tutaj była raczej jednomyślna. Dodam, że to już jest kolejna próba tego samego. Tak, tak. W zasadzie prawie identycznej inwestycji. No, może pomysł piękny, natomiast no, miejsce, lokalizacja, wyjazd, ruch, to wszystko w zasadzie powoduje, że pomysły na tą lokalizację są takie, że no, ciężko się zgodzić proponowanym kształcie na lokalizację. Nie. Między drukarnią a drukarnią. I tak widzimy na razie tendencję obniżania chyba ilości, zmniejszania ilości kondygnacji dla proponowanych inwestycji, no, ale to... Ja bym próbował tu trochę skorygować tą ilość miejsc parkingowych. Panie Leszku, jak w przepisach jest na miejsce parkingowe, jakie jest wymagana powierzchnia? 2-3 razy bodajże 5 to jest na miejsce parkingowe, czyli niewiele ponad 10 metrów. Z tym, że trzeba liczyć drugie tyle na plac manewrowy, około 25 metrów na samochód. 25, to tam może byśmy zmienili na około 20 pojazdów. Jak mi się wydawało. Komisja proponuje... Tak, komisja proponuje zmianę na 10. W punkcie 5 w uzasadnieniu z 10 na 20 pojazdów. Ale ja bym może nie pisał w ogóle o ilości tych pojazdów, bo zawsze będzie... Zawsze ktoś tam dzielić, mnożyć i wyjdzie mu, że 12. No nie, ale chcemy podkreślić, że jest mało. No dobrze, no ale to mu wyjdzie, że w sumie 22. A jak napiszemy, że powierzchnia 720 jest niewystarczająca i koniec i kropka. Dalece nie wystarcza. Tak, no bo to może samochód. Oczywiście tutaj przecież nie ma sensu się teraz bawić w matematykę, tylko oczywiście chodzi o intencję zapisu, że ilość powierzchni zapewnionej pod miejsca parkingowe, no
Z grubsza już widać, że jest niewystarczająca, niezależnie jak to będzie. No to co zmiany? Czyli podałem wniosku powierzchni, jest wielkością dalece niewystarczającą. Bez może zapewnić miejsca na około 10. To wykreślnie to może zapewnić miejsca. Tak, tak, miejsce, cała tak, tak. Jest do przeciwka. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze zabiera głos w dyskusji? Nie widzę. Zamykam dyskusję, poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.